za nas, którzy razem z Wami idziemy ku świętości, ku niebu. Chcemy, by tak było. W tym roku uroczystość nasza ma wyjątkowy wymiar, bo przeżywana jest w ramach roku poświęconego osobom życia konsekrowanego. Rok życia konsekrowanego zainaugurowany u początku roku liturgicznego przez papieża Franciszka. Przeżywamy w tym roku również 50. rocznicę podpisania dekretu Soboru Watykańskiego II na temat życia konsekrowanego, perfekty caritatis, o doskonałej miłości. Zakonna, która zawsze z otwartymi ramionami przyjmuje Cię, powiedz się, jak, w jaki sposób. Bardziej to przeżywa. To nie jest tak, że jest łatwiej.
za dużo wycierpiałem. A on tak, a tak dużo dostał. Porównuje się. Właśnie świętość jest drogi, jest rok nawrócenia, nawracajcie się 200 na Ewangelii. Świętość realizuje się właśnie na tej drodze. Drodze nawracania się. Może nie od wielkich spraw odwracam się. Może nie popełniam wielkich grzechów, niesienie nieprawości, ale też muszę dbać, żeby moje serce było z ciała, nie z kamienia. Żeby było serce wrażliwe. Żebym reflektował nad swoim życiem w świetle Ewangelii. Czyli wracał z powrotem do Ojca. Współpracował z łaską Bożą. Bo ona wtedy ma do mnie dostęp. Wręcz. Jestem bardziej człowiekiem właśnie otwartym, wrażliwym na to działanie Ducha Świętego. A Duch Święty chce działać we wnętrzu każdego z nas. Każdego człowieka. W szczególny sposób ochrzczonego. I każdego człowieka dobrej wody. Wieczne zdrowie, które żyjesz, królujesz w wieku.